Witam gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku podsumowania miesiąca w Norwegii. W tym odcinku porozmawiamy o temacie, który interesuje wszystkich zawsze i o każdej porze, czyli o pieniądzach między innymi. Zapraszam. I stało się. Norwegia znowu jest krajem, w którym można, no może nie pierwszym, ale w pierwszej trójce krajów, w którym można zaoszczędzić najwięcej. Zaoszczędzić można najwięcej w Norwegii, jeżeli się nie pije alkoholu, ponieważ Norwegia jest w pierwszej trójce, jak wspomniałem przed chwilą, kraju, w którym piwo kosztuje najwięcej. Oslo jest trzecie na liście miejsc, w którym alkohol, a w tym przypadku piwo, jest najdroższe na świecie. Przed Oslo jest jedynie Doha, czyli Katar, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a konkretnie Dubaj. Także jeżeli chcesz naprawdę dobrze zarobić, to nie pij piwa w Oslo. Ale w Norwegii nie tylko alkohol jest najdroższy na świecie, ponieważ jedzenie jest również najdroższe na świecie. W 2018 roku produkty żywieniowe i bezalkoholowe były o około 63% droższe niż średnia europejska. Najdroższe były produkty zbożowe, czyli na przykład chleb. Drogie były również produkty mleczne, czyli na przykład ser. Ale nie odbiegała również od normy cena warzyw, czyli na przykład sałaty, i owoców, czyli na przykład jabłek, które również były w tym pakiecie najdroższych rzeczy, które możesz kupić w stosunku do innych cen w Europie. Najmniejsze różnice w cenach w Europie w stosunku do Norwegii miały na przykład ryby, które i tak były o 10% droższe niż gdziekolwiek indziej. Także jeżeli chcesz naprawdę dobrze zarobić, to rzuć i piwo, i po prostu nic w Norwegii nie jedz. Jeżeli już dobrze się najesz i dobrze napijesz, to wtedy najlepiej wybrać się z rodziną w weekend do kina. Tam ceny są również porażająco wysokie. Norwegia jest drugim miejscem po Szwajcarii, gdzie bilety są najdroższe na świecie. Taka sympatyczna wizyta w weekend w kinie ze swoją sympatyczną rodziną może ci kosztować tyle, co mały używany samochód. A jeżeli dokupisz do tego popcorn i na przykład nachosy, to oprócz tego, że ten samochód kupisz, zalejesz go do pełna i wystarczy ci jeszcze na całoroczny pakiet na Netflixa albo HBO. Także zapraszam na seans. Drogi Alken, droga zagrycha, drogie warzywa, drogie owoce, drogie wyjście do kina z rodziną i drogie wyjście do kina bez rodziny. Generalnie w Norwegii wszystko jest drogie, ale jest jedna rzecz, która jest pocieszająca dla tych osób, które w Norwegii będą otrzymywały emeryturę. Ponieważ państwo norweskie jest 25 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zer do przodu. Jest to jakaś liczba, w każdym razie bardzo wysoka. Koron na plusie jest norweski fundusz naftowy, który zapewnia Norwegom, którzy będą otrzymywali emeryturę, te właśnie emerytury w przyszłości. Norweski fundusz naftowy jest do tego stopnia fajnym norweskim funduszem naftowym, który zapewnia wszystkim Norwegom prawdopodobnie bardzo dobre emerytury, że posiada 1,4% wszystkich firm, które są notowane na wszystkich giełdach na świecie. Powtórzę, 1,4% wszystkich firm, które są notowane na wszystkich giełdach na świecie, posiada właśnie ten fundusz w swoim pakiecie. Czyli posiada akcje m.in. Microsoftu, Nestle, Apple czy na przykład Samsunga. Ciekawe, ile akcji w swoim pakiecie posiada nasz polski fundusz naftowy, jakim jest ZUS. Ciekawe. A teraz wejdźmy trochę w ekologię, ale zacznijmy od piłki nożnej, która z tą ekologią się właśnie łączy. Być może już niedługo norweska piłka będzie cały czas kopana, ale już nie po trawie, a po piaszczystym boisku, które znajduje się za blokiem przy lesie koło pola. Ponieważ w 2022 roku w życie wchodzi przepis, który kompletnie, całkowicie zakazuje stosowania sztucznej trawy, która stworzona jest z mikroplastiku. Sztuczna trawa znajduje się na 1700 boiskach w całej Norwegii. Jak wiemy, zima w Norwegii jest dosyć mocno intensywna, dlatego utrzymanie boisk z prawdziwą, naturalną trawą jest mocno utrudnione, dlatego stosuje się tą właśnie sztuczną. Ale być może już niedługo w tej Norwegii, chociaż będzie miała nowe murawy, w tą piłkę nikt sobie nie pogra, ponieważ naukowcy przewidują, że za 40 lat poziom wody, między innymi w Norwegii, podniesie się o około 80 cm. Produkujemy mnóstwo śmieci, jemy mnóstwo mięsa z hodowli, które są naprawdę mocno zanieczyszczające. Latamy sobie samolotami, które naprawdę mocno zanieczyszczają środowisko. Także generalnie mamy w pompie przyrodę, no i przyroda będzie miała w pompie niedługo nas. Jest coraz cieplej, lodowce topnieją, podnosi się poziom wody, zalewa o 80 cm, między innymi Svalbard, więc zaleje też inne plaże. Także już niedługo, być może, jeżeli nic się nie zmieni, to będziemy sobie robili zdjęcia na Instagrama, ale nie na plaży, tylko na drzewie. Ale dzieje się również w ekologii, ponieważ najczęściej sprzedawanym samochodem w Norwegii cały czas jest Tesla, która wyprzedziła nawet Golfa. Tak,
Tesla wyprzedziła Golfa. 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 Tesla sprzedaje się najlepiej, pomimo tego, że często pojawiają się pogłoski, że Tesla jest najbardziej awaryjnym samochodem w Norwegii. Jest to prawda, ale na 11 tysięcy sprzedanych samochodów, mniej więcej 11 tysięcy sprzedanych samochodów, w tym roku tych usterek było 86. Czyli jest to poniżej 1%. Czy jest to dużo? Ocencie sami. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym miesiącu, ale wracam już w przyszłym z garścią konkretnych, gorących informacji na temat Norwegii i tematy powiązane. Na pewno pojawi się temat pieniędzy, bo temat pieniędzy jest dla wszystkich interesujący. Także trzymajcie się, miłego dnia, miłego tygodnia, miłego miesiąca. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.